No to najlepiej by było wziąć owijkę, tylko że znowu owijka na blisko to czas przejścia ze sprintu do strzału psuje. Chwytu nie ma co, a tu znowu aiming stability psuje. I to ma trochę znaczenia, bo to latarka strasznie psuje to aiming stability. Tak, chyba nie ma co. Chyba ten celownik jest najlepszy. No bo niby mogę wziąć tego field agenta, no tylko po co? Ja tego nie potrzebuję. No ale dobra, sprawdźmy. Niech będzie. Ale nie wydaje mi się, żeby to było dobry pomysł. Jeżeli chodzi o owiki, no to mogę skrócić czas celowania o chyba 4 milisekundy na tej, albo wziąć tą i sobie zepsuć czasy przejścia ze sprintu do strzału. Ja wiem, na średni dystans, jak biegam z pistoletem maszynowym, no w sumie nie musi być to takie złe. To jest albo owika, albo chwyt. Owiki to nie jest trochę beka? Nie są beka. W sensie, no są dwie, które można rozmyślać, które wziąć. Masz speed tape, który 4 milisekundy ci zmniejsza, no to jest nic, to jest bez sensu. Te to nic ci nie dają, albo są gorszą wersją tej ostatniej. No bo tutaj masz na przykład Serpent Wrap, no to ci mniej o ile tam? 8 milisekund. No to lepiej wziąć Airborne. No i ona właśnie psuje przejście ze sprintu do strzału o 30 milisekund. To nie jest mało. A daje minus 25, więc to znowu jakby no, moim zdaniem nieopłacalne. Na 4 milisekundy to nie jest żadna różnica. To w ogóle też lepiej, znaczy lepiej. Równie dobrze możesz w ogóle nie brać owijki. Niby ten Bruiser Grip tutaj True Game Data pokazuje, że movement speed poprawia i sprint speed, ale nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, bo pamiętam, że to testowałem i to i Bruiser nic nie dawał. Jakieś bardzo szczątkowe ilości. Na QBZ-cie to testowałem, pamiętam. No są te minusy, no właśnie są. Dlatego ta ostatnia owika, ona jest dobra na daleko, na bronie na daleko, no bo z nich to tam, jak ze sprintu wyjdziemy 30 milisekund później, to nie ma różnicy jakiejś dużej. A 25 milisekund, jeżeli chodzi o zwykły czas celowania, jest spoko. Fajnie, że mogę odpiąć spadochron, cieszę się niezwykle. Maria, już poddałem się w połowie, bo mówię, dobra, zabije mnie chłop. Nie mam szans. A potem nagle chłop nic nie trafia. Wow, okej. Dobra, sorry. Nie powinienem się poddawać tak szybko, I guess. Miał buffa, którego nie napisali. No, pewnie, tak. No czy was matka opuściła w szwalni? Więcej was! Więcej! Biegam se tu sam, nikogo nie ma. Nagle kurde pięciu typa. A fuck. Zobaczymy zaraz. No bo wiecie, no z tym chwytem to na takie dalsze dystanse. No właśnie tak z 80 metrów. Tylko znowu bez celownika to trochę słabo. No bo nie mamy przybliżenia, więc nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Gdybym kolbę wziął za zachwyt, no to jeszcze by jakiś sens to miało. Specjalnie nie chcę wchodzić, żeby
trochę dystansu nabrać do gościa. O. Ty, gościu. Jeszcze ktoś. No, ale na boki to się nie da ruszać właściwie. Na boki to z kolei movementu nie mamy. Znaczy, no bardzo powoli. On chyba na wieży siedzi. A pierdol. Tam jest! Okej, okay. Jakiego ty masz Swissa? Jakiegoś swojego? A, pod słońce to se mogę! I też XM4. Patrzy, ludzie zaczynają grać XM4. Wszystko po moim filmie. A to może rzeczywiście ten chwyt? Ej, kurde, no tak mi się przyjemnie gra tą XM4, że to jest beka. Dobra. Jeszcze ma magazynki VDV w ogóle. Nie mam kewów już, żeby się okewować i tak dalej. Ale ty potężny jesteś, no stary. W końcu ta masa, którą zbierałem, się przydaje, nie? No ten chłop pewnie będzie tam siedział do usranej śmierci. Mimo, że dobrze strzela, to się boi wychylić. No, autentycznie. I siedzi w tym samym miejscu. Ja pierdzielę, co za chłop. Dalej tam siedzi. No nie, siedzi tam dalej. Kurna, no. Czekajcie, bo mogę zobaczyć stąd przecież. Gdzieś indziej siedzi jeszcze. Po stópkach! Ja pierdzielę, ale dobry gracz. O, siema snajper. Jestem w dupie. Parka, parka i koparka. Nie! Ło! Nie! Ło! Tam kolejny. No nie. Fajnie. Snajper tu. Snajper tu. Dobrze. Rozumiem. Jeszcze pod słońce, żebym go przypadkiem nie zauważył. Próbujmy go dojechać. Okej.
Nie było to najpiękniejsze zabójstwo w moim życiu, przyznaję. But it's something. Strefa wojny, czemu się dziwisz? No tak. No tak, czego się dziwię. Rzućmy. Nie wiem, tu nie wiedziałem. Pellington? I szkoda, że wywaliłem. A to nie moja. Ciężarówkowiec jakiś tylko. Wyszedł do apteki, spoko. No jak wie wszystko, okej. Dobra, chyba mamy cheaterka. Odpał. No, odpał jak 150. Nieźle. Kurwa. Pokonałem cheatera, to jeszcze muszę się użerać z kolejnym ogłuszającym. Ja pierdolę. Jeszcze z martwą ciszą. Zajebiście. Zajebiście. Mam wrażenie, że ta martwa cisza działa na alarmie, tylko ma alarm zmniejsza, znaczy jakby od któregoś momentu. Normalnie byś słyszał przeciwnika z 20 metrów. A jak ma martwą ciszę, a ty masz alarm, to słyszysz z 10. Tak mi się wydaje, że jest mniejsze pole działania po prostu tej martwej ciszy. Fajnie, fajnie, fajnie. Najpierw cheatera pokonuję, a potem muszę się użerać z gościem, który ma tego ogłuszające. Fantastycznie. To jest, słuchajcie, właśnie Warzone. Aż zobaczymy sobie Warzone solo, znaczy Warzone stats po tym meczu. I Jumpy Wizard, zapamiętajcie. No, czy mogę? Super. Nie zdążę wziąć tego traka, nie zdążę. Czy złotą maskę mam? Zdążyłbym, ale nie ma co. Czy napisałem, jaki karabin dobrać jako sparszy do snajpy? AS Walku, BZ, RAM 7, XM4, może AK-47 z CW. Za mną zrzut. Ciekawe. No. Jezus, czy mogę wyjść, czy zaraz zginę od tego traka? Dobra. Jeden chłop stąd, dwóch chłopów stąd, jeden chłop tam był, czyli jednak był. Potem widziałem bety po jakimś martwym chłopie. I myślałem, że nie żyje już ten, co przyjechał tym SUV-em. To się okazuje, że chłop żyje. Źle go widziałem.
chłopaka. Dwóch typów zostało w ogóle. Bardzo możliwe, że jeden będzie po tej stronie, gdzieś tutaj. I tak by zrzut też wskazywał. A drugi dalej siedzi w tym domku, okej. Czyli jednego mam w domku i on raczej nie jest za dobrym graczem. Spoko. A, nie mam hajsu. Lol, beka. Myślałem, że mam na BSP. Okej. Wow. Ale ze mnie truck driver. O, zginął. Elo, typie. GG. 14 killi. Niechaj będzie. Ej, to XM4 z tym Field Agentem. Jakby naprawdę z tym chwytem Field Agent. Dobra, mamy mniejszą mobilność i to o całkiem zauważalną jakby miarę, ale o dziwo na daleko się lepiej z tego strzela. Odrobinę, to nie jest duża różnica. Ale powiem wam szczerze, że to jest to. Znowu, to jest to. Nice.